Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweiger były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o złamanym kto woli załamanym długopisie, czyli o tym, jak Andrzej Duda będzie czołgany przez Amerykanów. Kancelaria prezydenta ma wystosować specjalne pismo do Waszyngtonu, w którym urzędnicy będą tłumaczyć dlaczego prezydent podpisał komisję do spraw badania rosyjskich wpływów, a tak naprawdę po prostu utworzenie specjalnego ciała do spraw pomawiania niszczenia i szkodzenia opozycji. To ciało, które może Zakazać pełnienia funkcji, uniemożliwić pełnienie funkcji publicznych. Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie ustawę, w myśl której po prostu po Wyborach, które wygra opozycja na jesieni, uchwalamy konfiskatę majątków wszystkich pisowców i ich współpracowników, ale mówimy, że spokojnie wszystko jest pod kontrolą sądu. Będą mogli się zwrócić na drodze do administracyjnej i zweryfikować, czy nasze decyzje o tym, żeby odebrać im majątek, są słuszne. Więc nie ma w ogóle dramatu, prawda? Nie wiadomo, o co się tutaj denerwować, bo przecież niezawisłe sądy rozstrzygną, czy to były słuszne decyzje, tylko niewinni się nie mają czego bać. Natomiast no, mamy kolejną kompromitację. Duda po prostu zaczyna się czołgać. Zupełnie kuriozalne jest, są sugestie, że Urzędnicy amerykańscy źle zrozumieli ustawę. No, ustawę zrozumieli doskonale. No, jest to ustawa, którą w amerykańskiej telewizji porównuje się do ustaw uchwalanych uwaga na Białorusi i w Korei Północnej. No, myślę, że z tą Koreą Północną to trochę przesadzili, ale Białoruś jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Tomku. Co tak naprawdę, to taki naprawdę chyba kolejny etap hmm, ścieżki zdrowia, której się panowie nie widzieli, czemu nie spodziewali panowie z PiS. No, szanowni Państwo, ja jestem zażenowany z nimi działaniami prezydenta Dudy. Tak samo jak prezydent Duda w sumie dobrze zrobił, ale, ale forma, w jakiej to zrobił. Chodziło o to, jak, jak pokazał, że chce zganić PiS po tym kuriozalnym, po, po tym kuriozalnym spocie, w który został wpleciony, wpleciony obóz Auschwitz-Birkenau. Prezydent Duda pokazał taką, taką sztywną postawę i tutaj się od tego odciął. No, można powiedzieć, że no wybatorzył PiS. I państwo i później pisze Pan Prezydent używając argumentów, że ktoś źle przetłumaczy. Że ktoś nie zrozumiał, on osobiście wytłumaczy, czyli on osobiście wytłumaczy ustawę, która, no że no, no spodziewam się, że Amerykanie dez, mają, mają. Dez, 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 dez. Znaczy, nie, nie tylko nie, no wiesz, może dez. dokończy jeszcze tam dość, dość Dick is French, French is Dick, ja nie wiem, no dez. rzeczywiście, no. Może, jeżeli prezydent Biden zapyta się e, e, pani wiceprezydent Kamali Harris, to ona powie tak, tak on potrafi takie rzeczy powiedzieć, Jest. ale tutaj, tutaj nie chodzi o jedno słówko, które oznacza potocznie wiecie państwo co i wtedy w, w ramach przyjaźni pan, pan prezydent tego użył. Tu chodzi o całą ustawę. To chodzi o całą ustawę i no. W ogóle sugestia. Państw, tak, sugestia ta w ogóle w ogóle nadaje się do kosza. Powinni, Duda, jeżeli, jeżeli chciałby pokazać, że zrobił błąd, powinien ma inicjatywę ustawodawczą. Stworzy swoją ustawę, którą, która teraz już, oni już różne bzdury robili. Stworzy swoją ustawę, która radykalnie zmieniałaby tą ustawę. No, nie, tylko przecież... Bo oni tam... robili już na kikołki, ale Tomek, ja... Nie... Tomek, przecież to nie jest tak, że oni popełnili błąd. To jest inna sprawa. Po prostu... Tąku, Dudzie... ja, ja, ja sam jestem szokowany, bo ja, ja wiesz, żyję, żyję długo... a ty, ty akurat dobrze twierdziłeś z wiewiórkami, że oni to podpiszą. Więc, tak. No. bo to, ja, to moje wiewiórki, które że tak powiem robiły zapilnujących wycieraczki w ambasadzie amerykańskiej, uważali, że zgodnie z przekonaniem ambasadora Brzezińskiego że Duda tą ustawę, albo zawetuje, albo przynajmniej skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracam też uwagę na tempo, w którym on to zrobił, w którym de facto uniemożliwił akcję dyplomatyczną, to znaczy uniemożliwił zablokowanie go. Tak. Gdyby on zaczął po prostu tego, to. Po, bo to, drodzy Państwo, niezależnie z czym przyjechali, przyjechał, nie wiem, Zbigniew czy Jarosław. Każąc mu podpisać, to ja was Państwa zapewniam, że Amerykanie mają przebitkę na, na każdą z tych rzeczy. To znaczy Jednego ma... i drugiego, tak. tak. Ja przypomnę, że nasz prezydent, no może już nie nasz, ale w czasach nawet kiedy był nasz, czyli ten 2015-2020, kiedy był bezsprzecznie wybrany prezydentem, on miał straszną słabość do internetu. I do chodzenia, i gadania, i flirtowania. Szanowni Państwo, sam znam jedną osobę, która ma straszną stado screenów z rozmów z panem Andrzejem. To jest w ogóle, drodzy Państwo, taka dosyć smutna historia, że głowa Państwa siedzi sobie po prostu przy komputerze. Zakładam, że pije winko, bo na trzeźwo tego nie szło, by pisać. I się żali. I żali się zupełnie bez żadnej kontroli. No więc, drodzy Państwo, ja zakładam, że takich wypadków jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt na przestrzeni tych lat. I Amerykanie tak naprawdę to nie muszą sięgać po jakieś środki inwigilacji specjalnej. Tylko wystarczyłoby po prostu sprawdzić, co pan Andrzej Duda wypisywał po prostu prywatnie do ludzi. Bo między bajki włóczmy to, że się nie śledzi aktywności głów państwa w internecie, szczególnie jeżeli no, nie są specjalne, to to głowy państwa rozważne. Domku, ja mam takie wrażenie, że. Oni z niezrozumiałych przyczyn ktoś im powiedział, że Amerykanie im odpuszczą tą ustawę, że a tam pokrzyczą 20. Tak, że tu, tak, tak. Tutaj spodziewam się, że Pan Prezydent ma złych doradców. Już, już widzimy, jakich ma rzeczywiście. I byli przekonani, że, że to przejdzie i to tłumaczenie. Pan Prezydent również uwierzył bardzo w siebie, w swoją gwiazdę i powiedział, że Miało wystarczyć to, że pan prezydent pięknie obuduje, obuduje ten no, beznadziejny, beznadziejny, beznadziejne działanie. Opowie o tym, że jednak on ma wątpliwości, że to pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie. No i że oczywiście, i że oczywiście jest tutaj możliwość zwrócenia się do sądu. No przecież no... Ta, ta Możliwość zwrócenia się do sądu to jest naprawdę, drodzy Państwo. Z badania procedur, prawda? Czy, czy, czy tak, rzeczywiście ale, tak. to nawet, żeby <laughs> nawet, tak? to było coś więcej. To jest sąd administracyjny. Pan to, prezydent jest doktorem jest, prawa. Ale to jest, ale on jest tym doktorem prawa, no drodzy państwo, nie żartujmy sobie. No, Duda jest po prostu produktem marketingowym. Jest kolesiem, który został. Mm, on powiem tak, no, Mamy już doktora jakiego. Też mamy doktora Jakiego. A, no to okej. Okay. No doktor Duda od doktora Jakiego jest lepszym doktorem. Natomiast jak Państwo spojrzycie na to... Na jego Dobrze, to... Że jeden drugi nie leczy. Natomiast... Jest czymś. To są panowie, którzy po prostu e, żyją z tego, że są politykami. Jeżeli Państwo e, prześledzicie karierę Andrzeja Dudy, to jest to człowiek, który poza e, polityką nie osiągnął niczego. To jest facet, który nie ma żadnego dorobku, który nie ma tak naprawdę swojego miejsca na ziemi. On będzie tylko i wyłącznie funkcjonował jako były prezydent. W tej chwili to już wiadomo, że nie będzie robił nawet żadnej kariery międzynarodowej, nawet na jakimś podrzędnym stanowisku, gdziekolwiek. Jest po prostu w tej chwili nikt nie potrzebuje kolesia, który będzie opowiadał pod hasłem, jak próbowałem, jak pomagałem wprowadzić dyktaturę w środkowoeuropejskim państwie, w Unii Europejskiej. Andrzej Duda jest po prostu. Cytując Żulczyk, trzeba by tutaj zacytować Żulczyka. E, więc pan Jakub Żulczyk kiedyś postawił pewną diagnozę medyczną, za którą miał proces, i teraz, jest, teraz się już bardzo ostrożnie e, wyraża. Ta diagnoza może jest i obraźliwa, natomiast ona przede wszystkim oddaje sedno. Bo ona tak bardziej chodziło tu nie tyle o diagnozę, co potoczne rozumienie sprawy. To jest czasami tak, że ludzie dostają stanowisko na wyrost. I dorastają do tego stanowiska. Patrz na przykład Zeleński. Został, Był wybrańcem oligarchy, człowiekiem, który jeszcze parę lat temu ganiał nago po scenie. Natomiast dzisiaj można powiedzieć tak wprost, że gdyby nie Zelański, to Ukraina by padła. To Zelański tak. załatwił kasę. Zelański okazał się genialnym aktorem. Nie wyjechał, nie uciekł. No, mógł... To jego, jego tekst, nawet jeżeli to jest ustawka, drodzy Państwo, była pod hasłem Potrzebuje amunicji, a nie podwózki, jak go chcieli wywieźć z To, drodzy Państwo, to są teksty, które przechodzą do historii. No, to są teksty, dzięki tak, którym... I prezydent Duda miał szansę że tak powiem, był już inaczej postrzegany. Nawet przez pryzmat tej te zaangażowania pomocy na Ukrainie. Yy, miał świetne kontakty z prezydentem Żełańskim. Yy, przeciwstawił się jednak tej, tej, tej ustawie Lex TVN. Yy, potrafił się wcześniej przeciwstawić w ustawie dotyczącej całkowitego zdemolowania wymiaru sprawiedliwości i teraz nagle... Się tylko na połowę. Tak. i teraz i teraz nagle No, Szanowni Państwo, no to, to wygląda, to wygląda ba bardzo, ale to bardzo słabo. Jeżeli tutaj i powiem, że wolałbym, żeby nie wiem jak Państwo pewnie napiszecie nam w komentarzach, bardzo sobie docenimy, bardzo prosimy, żeby już nic nie robił. Po prostu, żeby się nie zwracał do prezydenta Bidena, zrobił tak, jak zrobił to wszystko. To jednak świadczy o takim, nie wiem, wasalstwie, poddaństwie do każdego, który, że zwracano już wielokrotnie uwagę, jak pan prezydent Duda zachowuje się na przyjęciach, zachowuje się w różnych miejscach, że, że pan prezydent nie, nie zachowuje się tak jak inni, inne głowy państw, że pan prezydent jest, stawia się w takiej pozycji niższej od innych głów państw. Widzieliście, widzieliście państwo to podpisywanie Różnych niezwykle istotnych um, traktatów i dokumentów u prezydenta Trumpa. Prezydent Duda stojący przy biurku, przy siedzącym Trumpie, no, te wszystkie inne historie ja, słabo. Wróćmy do naszej słynnej ustawy. W tej chwili taką oprócz tego, że Duda jeszcze twierdzi, że będzie rozmawiał, będzie ratował wizerunek tłumaczył, że to nie tak, że to oczywiście wszystko jest tak, dokładnie jak. Tak. Oni są tylko zdziwieni, że kogoś jeszcze obchodzi na świecie to, że oni sobie zamierzają torturować swoich poddanych, już nawet nie powiem, że obywateli, różnica taka, że... Poddanych... Tylko, przepraszam ci przerwę. Ich ob... I oni są zdziwieni czymś silnym. Zobaczcie państwo, oni są przyzwyczajeni i sami sądzi... sądzą, że, że, że tak wygląda wszystko na świecie tym, co się dzieje w Polsce. Z rakietą odsunęli sprawę z, z tą aferą. Nic się nie dzieje. Będę się prowadziła prokuratura. Komendant Głównej Policji Strzela strzela granatnikiem w komendzie. Nie ma sprawy, jest poszkodowany, toczy się to miesiącami. Poseł, chociażby taki poseł Czarnecki, okrada Parlament Europejski. Nie ma sprawy, toczy się to miesiąc, latami. Jakiś inny, jakiś inny fałszuje podpisy, toczy się latami. Kaczyński z toczy się latami. Nie rozumieją, że na świecie wygląda to inaczej. Oni. Tomko, nie, bo teraz wróćmy do tego, bo teraz co się dzieje? Duda mówi, że on wszystko wytłumaczy, ale równolegle zaczyna się proces w samym pisie. Panowie, wycofajmy się z tej ustawy, póki jeszcze możemy. Tak, to jest tak, taki syndrom. To jest ten syndrom, który nastąpił w 2018 roku po uchwaleniu ustawy o karaniu za kłamstwa na rzecz Polski. Tu muszę Państwu wytłumaczyć, o co chodzi. Oni po prostu uznali, że uchwalą sobie bezsensowną ustawę i zarobią punkty u wyborców. Bezsensowną, dlatego że dublującą istniejący już paragraf mówiący o tym, że obraza narodu polskiego, mówienie o zarzucaniu Polakom, znaczy to nie jest wprost, ale generalnie zarzucanie Polakom nieprawdziwych zbrodni, zbrodni niemieckich, podchodzi pod obrazy narodu polskiego. Tak naprawdę to jest to kwestia tylko i wyłącznie decyzji prokuratora, czy chce tego ścigać, czy nie. I um, uchwalenie tej ustawy miało pokazać tak, że pisowcy będą patrzcie, nikt się tym nie zajmował, dopiero my uchwaliliśmy ustawę, zajęliśmy się problemem. A w tamtym czasie Benjamin Netanyahu, człowiek, który jest geniuszem public relations, a przynajmniej wykorzystywania okazji, bo jest facetem, który rządził w Izraelu najdłużej po 1948 roku od założenia państwa, rozpoczynają atak na tą polską ustawę w miejscu zasady, że skoro oni sobie stwierdzili, że sobie zrobią fajny, mało zwycięską wojenkę piorowską, to teraz my tutaj w Izraelu zrobimy naszą mało zwycięską wojenkę z kłamstwami polskimi. No i teraz był tak, przepraszam, dosłownie taki wtedy ten medialny na całym świecie, że zrobili rzecz haniebną. Jak ja tak mówię, najpierw uchwalili głupią ustawę, po czym zrobili rzecz haniebną i głupią, to znaczy wycofali się z tej ustawy, ale w trybie takim, że przyszli z kajecikami do ośrodka wywiadu, do lokalu wywiadu izraelskiego w, 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 w Wiedniu i zanotowali wszystko. Jak leci. To już taka drobna historia, że no parlamentarzyści no nie mają prawa wręcz pojawić się na spotkaniu z oficerami wywiadu w obcym mieszkaniu. No to jest po prostu coś tak niewyobrażalnego, że można w ogóle wpaść na taki pomysł, że można po prostu odbierać instrukcje od drugiego państwa, jak należy poprawić własną ustawę, ale oni to zrobili, posypali głowę popiołem, przeprosili i, i, i tego. Ja mam wrażenie, Tomku, że oni są teraz w tej, na kursie i ścieżce do tamtego scenariusza. A. Stąd te teksty. Przeprośmy jak najszybciej. Zróbmy... My przyjedziemy i my się dostosujemy. Teraz już... No, ale przeprośmy jak najszybciej, zamknijmy ten temat, tak. bo zaraz po prostu się stanie to niemożliwe. Ja ciekawy jestem... Czy oni wytrzymają jeszcze tydzień? Bo może się okazać, że, że i tygodnie nie wytrzymają, że będzie po sprawie. Ja sobie w tej chwili nie wyobrażam. Na przykład. Wyobraż... drugą ustawę do ustawy w nocy, tam o czwarty nad ranem. Ale wyobraźmy sobie na przykład taką historię, że wzywają dzisiaj Donalda Tuska. I Donald Tuski mówi, a ja takiego woła, jak ja do was przyjdę. I co oni z tym zrobią w tej chwili? Co? Będą, będą go sadzać, będą próbować go karać grzywnami. Ich w tej chwili siła sprawczości spadła mniej więcej do zera, no bo, bo nie wiadomo. Wczoraj, wczoraj słyszałem, słyszałem w TVN24, w szkole kontaktowym, jednego człowieka, który taką czy bardzo ciekawą inicjatywę obywatelską przedstawił, żebyśmy wszyscy złożyli się na taki fundusz, który będzie refundował w jakiś sposób te, te kary te kary, które będą nałożone za niestawienie się na komisję, na komisję tą, tą, no, czerezwyczajkę PiSu. Szanowni Państwo, i że Polacy się rzucą, na pewno nie będzie takiego problemu, żebyśmy nie pozwolili represjonować ludzi przez PiS. No, ja wiem, że to tutaj zarzucicie, zarzucicie mi Państwo, że, że, że przy nowych ustawach pisowskich to może być bezprawne. Ja się zgadzam, że jest to ciężko zrobić. Nie, nie można zbierać na kałki. Na grzewne, na grzewne. nie to. można. Ale Szanowni Państwo, nie chodzi o coś innego. Nie chodzi o reakcję społeczeństwa. Przecież oni badają bardzo, tak powiem, zawsze chyba najwięcej ze wszystkich, ze wszystkich partii politycznych no, i rządów, dla nich ten, ten, ten public relations, dla nich sondaże to jest coś, co. co Czym, czym rządzą. Po prostu to, to, to nimi rządzi. I oni popełniają tego typu błędy. No, sami, sami Państwo widzicie, a poza tym z drugiej strony zastanówcie się, błaszczak w sytuacji, kiedy wyszła sprawa z rakietą, kiedy wiadomo było, że Kaczyński również tutaj decydował, potrafi swoich pozwładnych. W tak sposób potraktować, czyli generałów, generałów ludzi, ludzi, honoru, którzy, którzy nie wypowiedzieli się dalej, a zwłaszcza zwłaszcza zagrał nie, na to manipuluje. Że... Wiadomo, o co chodzi zagrał I na to robi dalej co... jakiś jakiś tajny, tajny dokument z jednego dnia, który nie określa, Tomku, ale, punkt, ale nie się on, działa. nazywamy rzeczy wprost. On wyszedł z założenia, tak. że jego podwładni generałowie nie będą publicznie polemizować z jego wypowiedziami, w związku z tym może ich oskarżyć o co tylko dusza zapragnie. Trochę się bardzo z... niskie, bardzo niskie epody. A Trochę się zdziwił, a na dodatek Stracił resztki szacunku jakiegokolwiek dysponu, które dysponował. Ja dzisiaj to jest tak, to jest tak widoczne, że ja dzisiaj nie wyobrażam sobie, jak miałaby wyglądać współpraca kryzysowa na przykład w czasie wojny między Błaszczakiem... To chciałem powiedzieć, bardzo dobrze że to mówisz. No bo Drodzy Państwo, to jest tak, że on ich zdradził. Tak. Ja mam powiem Państwu tak, że praca, jednym z jej ludzi, których sobie najbardziej ceniłem w życiu był. Mój szef bezpośredni Mirek Cielemencki, bo oprócz kompetencji i jego zachowania się, przede wszystkim był lojalny wobec podładnych w taki sposób, że miał naprawdę ciężki kawałek chleba. To znaczy, przychodził i znosił fochy i mobbing marka króla, właściciela i szefa wprostu. I to naprawdę to właśnie te części, które dotyczą mobbingu, że tam król po prostu poniżał tych swoich najbliższych współpracowników. To nie było takich obsił. I to budowało jakieś tam relacje, zaufanie. Natomiast moment, w którym twój bezpośredni szef, w tym wypadku szef generałów, minister obrony narodowej, wychodzi i łże w żywe oczy łże jak pies. Jak, co ci koleś się teraz o nim myślą? Oni myślą o nim jako po prostu o kompletnym zerze, bez honoru. No bo kim on jest? No kim jest facet, który potrafi. Próbuję wykorzystywać fakt, że generałom nie wolno podejść do mikrofonu i powiedzieć: Nie no, pana wie, ale to nie wyglądało tak, tak. Tylko A. generał, pan pan minister Błaszczak wiedział od tego momentu, od tego. Strasznie niskie, pokazujące, kim są ci kolesie. Jak oglądamy jakieś stare filmy o zmanierowanych bogaczach, synach bogaczy, to zawsze widzimy jakiś taki portret przerysowany i stawiamy taką tezę, że to się nie mogło wydarzyć. No to, mogło, państwo, u nas tak? mogło. No właśnie tu macie taki przykład żywy, że ta niekompetencja kompetencja jest widoczna na pierwszy rzut oka. Pytanie jest takie teraz, Tomku, czy zagranica zmusi ich do wycofania się, czy, czy, uda, im się, czy uda im się przetrwać tą nawałnicy? Czy oni wiedzą, że ta ustawa jest no, kompletnie bez sensu? No, przecież to to, to ona jest sposób... przestała, czy nie ona, nie jest bez sensu. No nikt nie będzie, po prostu tam nikt nie pójdzie, mówię z ich punktu widzenia, bo, bo, bo my wiemy, ja mówię z ich punktu widzenia, ona nie osiągnie żadnego skutku. Po prostu będą rozmawiali z pustymi krzesłami, będą wybierali się sami wśród siebie, już ich y, naczelna szmata, bo tak można mówić, kuki powiedział, że on, on też już się do tego do tego już, już, już się nie pisze. No to, czyli kolejny, jak widzicie Państwo, tutaj m, odważny, już już ich tutaj ten okręt m, widzi, że tonie, to tonie, to on teraz znowu wraca i będzie. Teraz walczył z systemem. I szanowni, szanowni państwo, no tutaj po prostu nikt nie przyjdzie na tą komisję. Oni, oni uznają w tej chwili, że należy, należy to zmienić. Im się, Im się wydaje, że w dalszym ciągu zmanipulują ten swój elektorat, który się zmniejsza. W ostatnim z materiałów, mam nadzieję, że państwo, państwo to zobaczycie. Mówiłeś o tym, o tej zależności... Zobaczycie Tomku, nie, no to w materiale, które Państwo już zobaczyli o dziesiątym... Zobaczyli, rozumiem, tak, już Państwo już zobaczyli. Szanowni Państwo, i tutaj Janek mówił o tym, jak oni nie trafili z, tym, z tą główną bronią. Wyszedł Jarosław Kaszyński, dumny... 800, 800 plus, i, i wydawało mu się, że on zachował się jak naprawdę John Wayne, który akurat jako ostatni wystrzelił z kolta i, i, i wszyscy tam leżą. Dumny, chwiał się na, te, na, tej, na tej, że tak powiem, mównicy i, i, i pokazał. No i co, jak was zastrzeliłem? Media pisowskie piały, piały do wieczora, tak, a okazało koniec, się, że. Opozycja jest z... Zniszczona, skończona. Nagle okazało się łup no to wymyślili kolej, kolejną rzecz, teraz uderzyło. Ale nie, podpowiedzmy pod, na głos. Nie ma od y, kilku miesięcy, od początku marca nawet w sondażach kontrolowanych przez PiS pokazywane jest stopniowe opuszczanie. To znaczy w tej chwili w sondaże United Surveys, które liczą sobie, y, powiedzmy, które są uważane za naprawdę bardzo przychylne dla pis pokazują spadek poparcia do 31%. Punktów procentowych. I to oznacza, drodzy Państwo, że tak naprawdę tam nie ma żadnego 31, tam jest dwójka z przodu i to taka wyraźna. Jeżeli które o których wiadomo, że są po prostu przychylne dla PiS, zaczynają pokazywać taki gigantyczny zjazd, to znaczy, że oni mają poważny problem. I tego problemu nie rozwiąże im ta chora ustawa, bo powiem Państwu tak, w tej chwili. Oni nie wiem, co oni chcą zrobić, bo nikogokolwiek wezwą, ryzykują odmowę odpowiedzi, znaczy odpowiedzi, odmowę stawiennictwa i nie bardzo wiadomo, co mają z tym zrobić. Bo ktoś im na przykład odpisze, że się stawi, ale po wyborach. Albo nie wiem. To są takie rzeczy, drodzy państwo, z którymi oni będą mieli gigantyczne problemy. Uchwalili tam sobie ich kary, no i niech spróbują teraz ukarać na przykład Donalda Tuska. To są rzeczy, które. I to, to wszystko się nakłada na cały czas, powtarzam, to słabnące poparcie dla rządów PiS. Andrzej Duda, tu jest ciekawe i to pewnie kiedyś odpowiedzą na to pytania nowe służby, być może nowa prokuratura. Dlaczego Andrzej Duda podpisał to? Andrzej Duda miał, tak jak Tomku wspominałeś, lepszą pozycję, lepsze postrzeganie od. Powiedzmy sobie blisko roku. Po prostu odróżniano go od PiSu. Wskazywano, że jego osobiste relacje z Żełęskim, z Żałęskim coś tam zna, znaczą. I nagle nic z tego nie Andrzej Duda wraca do starej retoryki, wraca do tego pokazania. W takiej krótkiej smyczy podległości. Do ja też po, ja też po, po... Przypomnę tutaj, że według centralnego ośrodka CEBOS, to jest rządowy ośrodek badania opinii publicznej, mamy tylko 30% zwolenników rządu. 30%. I teraz tak, tyle się podpisuje pod tekstem, jestem zwolennikiem obecnego rządu. Przeciwnych jest 46%. Tak naprawdę oznacza to gigantyczną dysproporcję. To też pokazuje, ile tak naprawdę tego poparcia ma. To się w tej chwili zgadza idealnie z badaniem United Service, że PiS zszedł w poparciu na 30%. To jest o tyle istotne, że PiS nie ma dzisiaj żadnych szans. Gdyby nawet go poparła cała Konfederacja, to te, sojusz tych dwóch partii będzie miał w granicach 210, na dziś maksymalnie, około 210 posłów. No, do większości parlamentarnej brakować będzie ze 21. No i teraz, drodzy Państwo, można sobie od razu powiedzieć, że PiS no. Musiałby, gdyby, żeby PiS dzisiaj wygrać wybory, musiałby zmienić kompletnie bieg wydarzeń, z, zrobić coś, co zmieni narrację. Nie bardzo wiadomo, co by to miało być. Powiem szczerze, Tomku, gdyby mnie dzisiaj ktoś proponował pomoc za pieniądze PiSowi, to nie jest tak, że zakładamy oczywiście, że... Odrzucamy tutaj kwestie moralne i to powiem Państwu, że przyjmując takie zlecenie, trudno im coś doradzić. Tak. To jest taka sytuacja, w której nie powiem, że jest to terminalny rak, ale jest to bardzo trudne zadanie, żeby coś z tym zrobić. No i pomysłem Kaczyńskiego było podpalenie opozycji. Przede wszystkim wyrzucanie kwitów, stworzenie z tej komisji śluzy, za pośrednictwem której dokumenty ABW będą latać. Bo to jest trochę tak, że no, oni nie chcą wyciągać dzisiaj dokumentów z ABW w sytuacji, w której one, one są w jednym miejscu. Natomiast jeżeli oni e, przemieszczą te dokumenty po prostu gdzieś tam, tak że będzie miało dostęp w teorii więcej niż tam, nie wiem, kilkanaście osób. No to mogą takie dokumenty zupełnie spokojnie. Im się wydaje, że będzie trudniej przejść zlokalizować. Tak, sposób. tak, to nie jest, wydaje się, no bo drodzy Państwo, jeżeli dzisiaj na przykład są materiały. To... Wydaje mi się, dokładnie im się tylko wydaje. No nie, no wiadomo, że będzie to... to wszystko będzie rozliczane. Zwróćcie, zwróćcie Państwo uwagę, że w tej chwili wypuszczają dokumenty dotyczące kulisów zmiany rządu. Premiera Olszewskiego. No jaki, jaki to ma wpływ na cokolwiek. Na świetny materiał zrobił TVN odnośnie Lotosu i Orlenu. I tutaj na wprost ta tematyka odpowiadałaby Komisji tej Śledczej. I to normalnej parlamentarnej Komisji Śledczej powołują się na komisję. Które działają w Niemczech, we Francji, są to zupełnie inne komisje. To zostaje rozłożone na wszystkie komisje. tego, że ten... główną, nie, głównym powodem, dla którego ta komisja jest nielegalna, jest przede wszystkim to, że dano jej uprawnienia sądu, że ona może karać, tak jak każą sądy, konkretnymi karami bardzo bolesnymi, szczególnie dla polityków. I nie ma takich ciał w Europie Zachodniej, które miałyby Oprócz funkcji kontrolnej pełnić również funkcję represyjną. To jest tak naprawdę żart polegający na tym, jak to, to, to ćwiczenie, które teraz tam się robi, to jest tak, jak sprywatyzować wiedzę ze służb specjalnych, żeby móc uderzyć chociażby w nas. A ty tam masz po prostu naście lat, po prostu gdzieś tam jakoś widoczne jest. Powiedzmy sobie, niespecjalnie jest to pokazywane, więc im się wydaje, że oni sięgną poteczki na przykład i zażądają z wywiadu teczek pracy pana Tomasza Szwegierta. dlatego że po prostu mamy taką inną sytuację, Polska potrzebuje tej wiedzy, trzeba ją wydać. Dzisiaj nie ma pretekstu. Do tego, żeby sięgać poteczki Abwery. Tak zwane tak się popularnie nazywa. Ja się nie mam, czego wstydzić, tak, żebyś tak ale naprawdę. Tomek, ale to nie o to chodziło. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa i szkoda. Nie. Oni nie myślą w tej spo... tego. Pamiętaj, że to oni nie myślą w kategoriach jednej teczki, Tomka Szwejgier, to oni myślą o materiałach operacyjnych dotyczących opozycji. Oni myślą właśnie, że państwo furore robi taki żarcik na. W internecie Donald Tusk stawia się przed komisję służb znaczy to do spraw badania kontaktów rosyjskich i zadają pytanie, czy miał czy to prawda, że miał kiedyś kontakty z ruskimi prostytutkami? Na co Tusk odpowiada, że to nieprawda, że teraz jest po raz pierwszy. Czyli... Pierwszy raz. Takie żarciki chodzą. No z punktu widzenia narzucenia narracji mamy do czynienia z gigantyczną porażką. Mi się nie udaje zrobić z opozycji ruskich agentów, wręcz przeciwnie, robią z siebie zdesperowanych kolesi, którzy zawsze chcą e, zdobyć e, i utrzymać bardziej, utrzymać władzę. Nie wiem, Tomku, jak oni z tego wybrną, ale, ale to jest gigantyczny problem. Moim zdaniem, Szanowni Państwo, wybrną Jakąś poprawką do ustawy, w którą skompromitują się, bo jak zwykle będą chcieli wepchnąć coś, co zapewni im, nie wiem, bezkarność, jakieś inne rzeczy. Tak. Także będzie poprawka do ustawy i to być może z inicjatywy pana prezydenta, że oni się zgodzą, szybko z panem prezydentem wezmą tą poprawkę, a przy okazji sobie, sobie zapewnią, że nie wolno ich karać przez najbliższe 180 lat, bo, bo, bo oni działali bardzo. Hmm, tak powiem, tutaj w, pod wpływem olbrzymiego stresu jest wojna na Ukrainie, dlatego nie wolno ich ukarać. No nie wiem. Ja, Szanowni Państwo, oni wymyślą dowolne rzeczy i, i będą tego bronić jeszcze. Wyjdzie Bochenek i będzie, będzie tego bronił. Mamy, będzie, do będzie zbyt, mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS przeprowadził operację, uchwalamy ustawę, ustawę kompletnie niekonstytucyjną, ustawę przestępczą, ustawę, przy której no, wiele osób no, no nie wytłumaczy się. Andrzej Duda, prawnik nie wytłumaczy się z faktu, że nie wiedział, już podpisuje Bubla. Janku, jest jeszcze inna sytuacja. Bądźcie uprzejmy zwrócić uwagę i Państwo zwrócić uwagę na to, że właśnie prawnik, prezydent Duda, powoływał się w tym uzasadnieniu swojej decyzji na komisje, które są w innych państwach. Właśnie powiedział o Francji. Powiedział, jaka jest komisja w Niemczech. No, szanowni Państwo, no przecież doskonale sobie zdaję sprawę, że we Francji komisja nie ma prawa pozbawiać się tego tylko, może tylko wnioskować, że to jest typowa komisja sejmowa. Przewodniczącym komisji jest szef, znaczy jest, jest członek wybrany z, z, z opozycji. Zupełnie inaczej funkcjonuje. Ta niemiecka komisja też funkcjonuje zupełnie co innego. I, I to jest wstyd, że doktor prawa. Ale Tomko, ale on, jest, on ma się daje takie przykłady, które ale nie, ale są oni mają do tego. To... Oni mają świadomość tego, że kłamią. Oni tylko liczą na to, żeby jakoś się. nie niech, się... Wiesz, on niech jak... kłamie. I on się zwraca do Bidena, żeby mu wytłumaczyć. No co, nakłamił mu, Biden nie zrozumie, że, że powie, gdzie idzie też są komisje, słuchaj yy, Joe, moja, moja nasza, 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 nasza jest taka sama jak inna. To jest wstydno. No to jest wstydno tak, używanie takiej argumentacji na, na, poziomie, na poziomie prezydenta, który. A że w ogóle sugestia, że ktoś prowadzi Amerykanów w błąd, że oni nie mają własnej oceny tej ustawy, to też jest bardzo dowcipny. Parlament Stanu po prostu nakłamał prezydentowi Bidenowi. No, wynika z tego i wyszedł, i wyszedł tutaj z, z, z takim oświadczeniem. Ludzie prezydenta Bidena są niekompetentni. Duda im wytłumaczy, jak to jest. Szanowni Państwo, dziś trochę krócej, za drugim razem, ale to nadrobimy po południu. Historia na weekend. Numer podwójny, żydowska zemsta za Holokaust, ostatnie wiedźmy Europy, o tym, że w 1944 roku odbył się ostatni proces oczary z ustawy oczary, o co to chodziło, dlaczego w Wielkiej Brytanii nie chcieli pewnych rzeczy załatwiać według nowszych przepisów. Jest też o Masonach wszechpotężnych, jak wolne wolnomularze zmieniali losy wszechświata. Historia na weekend, to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Tutaj, drodzy Państwo, jest jeszcze o tym, jak polscy osadnicy zwalczali armię sowiecką na terenach, na których, które no, trafiły do Polski w wyniku II wojny światowej. Janku, ja mam, ja mam takie pytanie do Wąsika i chciałbym, żebyście zapamiętali Państwo te daty żebyś, Mam nadzieję, że bo CBA, tak jak Donald Tusk zapowiedział, będzie zlikwidowane. To, to naprawdę było, było porażające. Była mowa już o telewizji. O telewizji nie mam takiej wiedzy. Spodziewam się, że ty, ty masz dużo większą. Natomiast jeżeli chodzi o CBA, to będzie, będą pewnie jakieś opracowania historyczne. i Zobaczcie, Państwo, i mam pytania do Wąsika. Powiedz mi. Czy nie ma jakiegoś problemu w tej chwili, jak to się mówi, powołań, a wręcz inaczej odejść? Ilu ludzi zaczyna chorować? Ilu ludzi położyło, położyło papiery? Ilu ludzi stara się przejść do policji, do innych służb? Uciekło do, do spółek Skarbu Państwa? Zapamiętajcie Państwo tą datę. Poczytacie, zobaczycie. Co się dzieje w CBA? Niezwykle niezwykle ciekawa, ciekawa informacja. Naprawdę. Bardzo ciekawe. Ja to, to mam, mamy do z sytuacją, w której czynienia z sytuacją, w której, <słuk> sytuacją, w, której e, w służbie takiej jak centralne biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, najbliższe osoby nawet organizacyjni i towarzysko Maciejowi Wąsikowi, Przygotowują papiery do renty, do chorobowego, które mają się przydać z dwóch powodów. Pierwsza to jest sytuacja taka, w której dochodzi do jakichś procesów i oni wyciągają, że nie mogą zeznawać, ponieważ mają długą. Tutaj historię leczenia. Ja przypomnę, że tuż po zmianie władzy jeden z najwyższych rangów funkcjonariuszy służb za czasów rządów PO-PSL, służb specjalnych, uwaga, pokazał papiery, że jest leczony na Alzheimera i to miało go Uratować przed ewentualną odpowiedzialnością kardą. I bardzo ciekawe poprawiło mu się Janku miał na spektakularny... Mówię, że był taki moment w 2022 roku, kiedy planowano wykorzystać jego wiedzę przeciwko mnie i Tomkowi, natomiast no, poszło pytanie kontrolne: Czy pan generał przed przyjęciem z powrotem do służby, do bycia konsultantem, przeszedł? Badania i czy biorąc pod uwagę, że ma orzekać, ma pomagać w dziedzinie dotyczącej no, bezpieczeństwa państwa, czy jego choroba, czyli Alzheimer nie Wpływa na, na bezpieczeństwo tychże informacji, no, że delikwent jest w stanie świadomie je przechowywać. I drodzy Państwo, pomysł powrotu tego pana do służby do używania go przeciwko nam po prostu zniknął na, na, na pytanie, do sumienia, że znowu spowod... spowodowałeś, bo to ty, ty pierwszy jak ja się przyłączyłem oczywiście e, nawrót choroby naprawdę nawrót choroby. Był nie, ale to było nie nie, nie, ryncia, ja nie wiem. Ze ja dostali... z i, i nagle ale nie do, dostali dostali tyle dobrej pytania. roboty. Panie dostali, generale tyle lat dostali pytania. Dostali pytania, dostali pytania, które zostały e, zrealizowane, że tak powiem, w taki sposób, że tam w ogóle nawet nie, nie, nie odpowiedziano nam nawet, że wam nie odpowiemy po prostu nas, zlano, ale zaprzestano rozmów e, z panem, e, którego planowano wykorzystać przeciwko nam. Szanowni Państwo, e, do zobaczenia.